Siemanemaneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Tym razem jak praktycznie co tydzień nowa część przygód w Happy Wheels. Dzisiaj jak zawsze zagramy sobie kilka najlepiej ocenianych mapek w tym tygodniu, więc bez dalszego zbędnego gadania przechodźmy do gry. Dobra, tak więc pierwsza mapka to Rope Swing Pro, czyli oczywiście to, co lubimy najbardziej, Rope Swing. Jak na razie idzie całkiem dobrze. O, dobra, dobrze. Już nie wiedziałem, czy powinienem się puścić tutaj, czy nie. O, co tutaj? Muszę czekać. Okej, trzymam. Uhuhu, ale tam zrobiłem. O! Nogą się złapałem. Dobra, dobra. Udało się. Już myślałem, że umrę. Proszę się wyprostować, panie tutaj. Jak mną rzuca? What the fuck? Aha. I już, da się. Pogo Ninja wersja druga. Nie wiem, czy grałem w pierwszą. Pewnie tak. Czyli jak zawsze mamy harpun, który chce nas unicestwić i na razie idzie mu to całkiem dobrze. O! No i takie tutaj playsy, to ja rozumiem. No, face tam. Wait. No, dobra. Nie wszedłem, ale wygrałem. Spike Fall Extreme. Nie jestem specjalistą w Spike Fallach. Grałem chyba raz czy dwa. Więc spróbujemy. Na razie spróbujemy takiego. Prawie, ale jesteśmy już amazing, więc to już dobrze świadczy. Spróbujemy troszkę dalej jednak się wybić. Myślę, że to może wyjść. Serio? Spróbujemy bez naszego tego. Wow! Nie! Takie trudne, że aż trudne, że aż nie uda mi się chyba. Wow! Co ja odjebałem? Kolejna mapka na dzisiaj to Sword Freeze. I tu jest jakiś licznik i są miecze, których nie mogę złapać. What the fuck? O co tu chodzi w ogóle? O, to myślę, że mnie uratuje. Drugiego też uratuje. Ha! Brawo! To było na farcie zrobione bardzo, bo nie mogłem złapać. Nigdy nie potrafię takich kuleczek czy innych pierdół. Nie wiem jak to się robi. Łapię tam do tyłu, szukam tych piłeczek, ale nie wychodzi. A mówiąc o kuleczkach, All Pro Ball Throw, czyli kurczę, znowu rzucamy piłeczkami. Aha. Mówiłem coś o tym, nie? Help, o, trafiłem w help. Aha, czyli dostanę nowe piłeczki, 4 i coś jeszcze. No kurwa, złap tą piłkę, frajerzy. Zdecydowanie za mocno. Nada. Pięknie, Adrian, pięknie. A, czyli można jeszcze piłeczki dostawać. Kurwa. O, może taką trafię. No ja jestem jakiś upośledzony. Jak ja to zrobiłem? To ja tego nie wiem, ale dało się, dało się. Speedrun! I o co chodzi w... O kurwa! No, już wiem o co chodzi. Tak więc speedrun raz jeszcze i zobaczymy. Op. Uratowało nas to! No nie, już jest tak blisko! Jest. Brawo. Ale spróbuję jeszcze raz przejść bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Lecimy! Pięknie! 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 Pogo Fight, czyli jesteśmy Pogo Manem. I musimy bić tu ludzi, spadaj z tą sik... Wow, ale ich porobiłem. Dobra, jestem. I co teraz tu mi powiesz? Dobra, miecz jest... Padł, ale wbił nam się w dupę, ale to może być nasza broń. Prawie była. Hamuj emocje. Dobra. Wyszło. No nie! Dobra, ty tam leć, leszczu. No weź grubasie z łaz moich pleców. No jak ja ją zrzucić, ty? Pana grubaska. No bo nam to wpadło w dupę, ale wygraliśmy. I żyjemy. Brawo. Tym razem kolejna mapka Pogo Survive. I co musimy tutaj zrobić? Jak widzimy, musimy wskoczyć tam do mety. Tu jest napisane, że help. A nie wiem, co ten help miałby mi naprawdę help. Coś... What? To jest... O! Jest! Okej. Okay. Dobra, to nie było wcale takie trudne, jak się wydawało i udało się. Oczywiście mistrz Pogo musiał to zrobić za drugim razem, bo za pierwszym troszkę nie wyliczyłem metrów, aczkolwiek wygrałem. Dobra, i ostatnia mapka na dzisiaj to Basketball Pro, czyli
coś związanego na pewno z koszykówką, ale jeszcze nie wiem do końca co. Jak widzicie też, mamy podobną sytuację co w poprzednich mapkach, w poprzedniej jednej mapce chyba, że musimy po prostu się puścić, więc puszczamy się, mamy piłkę i mamy kosz. Aha. Czyli to jest ostatnia akcja meczu. Jest 9-9 i my możemy trafić na więcej. Chyba wiem o co chodzi, musimy złapać piłkę. Ale serio to tak to ma działać? Łop! Wow. Kurwa, zajebiste! Zajebiste to było. Wow. Trafiłem. Pięknie. Dobra kochani, no dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak zawsze, jeżeli tak, to łapki w górę. Jeśli nie, to jak zawsze łapki w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Pa, pa!